Jest to kolejna akcja, teraz wynikła z inicjatywy Koła Łowieckiego Wilk od pana prezesa. Oczywiście nasze sołectwa chętnie się zawsze włączają w jakiekolwiek akcje, czy to robią sami sołtysi z mieszkańcami, czy też koła łowieckie, wędkarskie. W związku z tym teraz sobotę 4 września na plaży w Kłodawie, to jest grupa kłodawska się spotyka, natomiast w Różankach z panem sołtysem z Różanek przy starej siedzibie zakładu komunalnego. No cóż, mamy piękną gminę, piękne jej walory przyrodnicze, niemniej jednak nie mamy w 100% tych wszystkich, którzy czują się współgospodarzami, w związku z tym niejednokrotnie zalegamy śmieciami. W związku z tym każda ta akcja jest chwalona. Cieszę się bardzo, że włączyło się również Ineco, jako firma, która odbiera od nas odpady. Myślę, że liczni mieszkańcy przyjdą i myślę, że będziemy bez końca robić, sprzątać po to, żeby edukować, żeby uczyć, żeby coraz więcej osób włączać w tą akcję, ponieważ wiemy dobrze, że jak sami się staramy, wówczas inni biorą z nas nasz przykład. Jako koło łowieckie widzimy potrzebę zorganizowania kolejnej takiej akcji, ponieważ na terenach naszych lasów znajduje się bardzo dużo śmieci. Akcja ma nie tylko charakter zbierania, ale także charakter edukacyjny. Organizowaliśmy taką akcję w ubiegłym roku. Przeróżne śmieci zebraliśmy, dwa ogromne kontenery. Dziwi tylko podejście mieszkańców, bo już chyba nasz system gospodarki odpadami jest tak skuteczny, że zabierane jest praktycznie wszystko. Jednak nadal stwierdzamy ogromne ilości śmieci w naszych lasach. No, czasem ręce opadają, że w jednym dniu sprzątamy, a już za tydzień słyszymy, że w tych miejscach pojawiają się śmieci. Jednak nie ustaniemy z tym. W każdej takiej sytuacji, czy to przez nasze placówki, czy przedszkolne, czy oświatowe, staramy się i edukować wszystkich, i też włączać w akcje. To nie tylko sołectwa, również sami rodzice, harcerze się włączają w takie akcje. Kochani, no, apel do wszystkich po to, żebyśmy dbali o te tereny i żebyśmy te złotówki, które wydajemy na sprzątanie, żebyśmy lokowali w coś, co jest do przodu, coś, co jest potrzebne. Na placach zabaw jakąś nową infrastrukturę, kosze, śmieci, ławki, cokolwiek, żebyśmy się nie cofali i te pieniążki, które już wyłożyliśmy z budżetu gminy, tudzież z innych zadań, czy z funduszu sołeckiego, żeby one się pomnażały, żeby one się nie cofały, żebyśmy nie sprzątali, nie naprawiali ławek, śmietników, tego, co już postawiliśmy. Apeluję. Czujmy się współgospodarzami i gminy Kłodawa, i całej ziemi.